Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj, widzowie, sprawdzimy sobie jedną bardzo ważną rzecz, ale nie będę wam mówił jeszcze, co to jest. Oczywiście po tytule możecie się spodziewać, ale jeszcze nie mówię. Zaraz pójdziemy sobie do Dave'a i mu to też wszystko przekażę i pokażę wam też tą mapę wielką, którą zrobiliśmy, bo już jest dokończona, jest naprawdę ogromna. Zanim jednak przejdziemy dalej, kończcie łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Filmy są codziennie o godzinie 19:19. Zapraszam na plusa i również, jak chcecie kupić sobie mojego breloka na kanał, znaczy na sklep Palion Style. Dobra, lecimy po Dave'a, on chyba będzie u siebie na chacie. O, nie mam fa... A, prawie zginąłem. Nie zdążyłem założyć sobie tego, elytry. Dobra, już trudno. Lecimy do Dave's... Dave'sonie! Halo? Ja cię wołam. Halo? Co cię sprowadza w moje progi? Co mnie sprowadza? Chciałem ci pokazać mapę, która już jest dokończona, bo ją dokończyłem. Chodź, pójdziemy może w tamtą stronę. I razem w związku z tą mapą muszę ci jedną rzecz jeszcze pokazać, bo to jest naprawdę... Co ty, wodą? Czekaj. No wydawało mi się, że tędy będzie szybciej, no. Aha. Inaczej, jakbym poszedł tam... I no. Tędy, i tam skręcił, no to pewnie byłbyś szybciej, a tak? Ale jak biegniesz przez to pole, to mnie niszczysz, a ja się dziwię, dlaczego ja później mam całe to pole takie poniszczone, nie? I ja go no naprawię. Dobra, no, ale nie oprawiasz go nawet. O. No właśnie, nie zbieram, ale jak tak wszyscy po nim pobiegają, czemu to jest na ziemi? No bo, no przecież tak to robiliśmy od początku, no po prostu... Tak, ale to nie, ja myślałem, że jakąś ścianę zrobiłeś. Ale wiesz co, ja myślałem nad tym, ale szczerze nie opłaca się tego robić na ścianie, bo zobacz, jak będzie to na ścianie, to będziemy mieli na wysokość dwóch kratek, a tam wyżej nie będziemy mieli wglądu. A tak można po tym chodzić i można widzieć wszystko. Tylko nie wiem, czy ta mapa będzie w tym miejscu akurat, no ale w sumie też tu może być, nie? Nie przeszkadza to. I zrobić taką całą podłogę po prostu z map, wiesz o co chodzi? Uzupełnić tutaj, na przykład ja mam jeszcze tutaj jakieś te... A, uzupełnić tutaj, do końca wszędzie te mapy, tutaj też, coś takiego. I wiesz, po całości wszędzie to uzupełnić dookoła, żebyśmy mieli wgląd, nie? Wiesz o co chodzi? No tak. Tak, I to będzie fajne. No i ta mapa teraz, patrz, jaki w ogóle ma, jaki obszar wielki zaznacza, a jeszcze może zaznaczyć troszkę większy. Tutaj na przykład jeszcze. No to są wszystkie takie rzeczy bardzo ważne i... Czekaj, tu jest coś zepsute. Gdzie? Tu, te dwie. Czemu? Te dwie są jakoś tak... One są, nie są na odwrót postawione? Czekaj. A, są na odwrót. Widzisz? A, widzisz, jaki błąd był, kurczę, w tej mapie. No, ale jest, naprawiona, no i mapa wygląda przednio. I słuchaj, teraz najważniejsza rzecz, stary. Musimy gdzieś robić transakcje związane z naszym TNT. Sieć rzek jest tutaj zrobiona genialnie, ponieważ tymi rzekami można się dostać naprawdę wszędzie. I teraz patrz, znajdź na mapie dwie wioski. W sensie poza Palionowem. Poza Palionowem. Wszędzie, tak? Mhm, takie wioski wiśniaków. O kurde, ty. To nie wiem, co to jest. Nie, to nie. Tu jest wioska. No jest, jedna wioska, dokładnie. Czekaj tu. No tak, to są dwie wioski. I właśnie ja bym chciał w dzisiejszym odcinku przejść z jednej wioski i drugiej, znaczy do jednej i do drugiej, zobaczyć, czy tam nadają się one na to, żeby robić właśnie takie biznesy. I możemy wszystko, że tak powiem, załatwić również wodą. Ja jestem mega ciekaw, jak to tą wodą będzie. Ja bym się przejechał chociaż do jednej wioski wodą. Po prostu. Zobacz, chyba do tej, o, ja mam łódkę, do tej łódkę łatwiej chyba będzie. Chyba do tej tak, łatwiej, no. Nie? I teraz tak, musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. My jesteśmy tu, wypłyniemy tutaj, lecimy sobie tu. I tu, po jakie tu jest w ogóle. Może być jakie problem, rondo, no. Jakie rondo, widzisz to? I jest tak. Musimy pojechać na wprost. Nie w prawo, nie w lewo, tylko na wprost. A tu też się to dalej rozwija, a jak ja dobrze pamiętam, tutaj też gdzieś jest wioska. Więc jak my to tutaj rozbudujemy wszystko bardziej, tą mapę jeszcze, to będziemy mieli trzecie miejsce do robienia biznesów. I to wszystko będzie poza Palionowem. No stary, przecież to brzmi jak bogactwo. Dobra, dawaj, to lecimy. Ty, dawaj. Jestem ciekaw, czy my przepłyniemy w ogóle. Mi się wydaje, że będzie coś zabudowane. A nie, mi się wydaje, że przepłyniemy. O nie, nie. Już tędy by się nie dało. Zrobiłem zejście eleganckie tu. Dobra, dawaj, wsiadaj. Nie, wsiadaj do łódki. I płyniemy. No i teraz tak, i teraz najważniejsze, co musimy zrobić podczas tej podróży. Jak tacy biznesmeni, tacy, co się przyjeżdżają po mieście i mówią: oho, tu będzie stał nasz pałac. Tak, to, teraz będziemy na teraz, myśleć, tak. Teraz musimy się rozejrzeć i powiedzieć, co, gdzie powinno stać. No na przykład tak, tutaj jest piękna zatoczka na porcik, mi się wydaje. Na lewo. Trzeba będzie powiększyć granicę Palionowa. Tak jest, żeby tutaj tak. To było w granicach, nie? Zrobić jakiś port. No tu myślę, że trzeba postawić mur, tak jak ci pokazywałem tam na kilka dni temu. Tutaj sobie płyniemy elegancko. Tu jest jakaś zatoczka. Ej, a jakby w tej zatoczce zrobić jakiś wjazd w ogóle do jakiegoś naszego takiego, do naszej głównej siedziby na przykład, coś takiego, nie? Wiesz o co chodzi? Człowieku, my mamy za dużo planów, patrz, szef, wiem, kajf ale, jest do zrobienia. No ale taka główna siedziba publiczna, taka, żeby wszyscy na Palionowie myśleli, że to jest miejsce główne. Wiesz o co chodzi? Ja nie wiem, czy to nie jest za daleko, stary. Wiesz, jak się to wszystko rozbuduje, zakładając, że plany są duże. Wiadomo, to będzie trwało długo, pewnie z kilka miesięcy, ale że tak powiem, jak to się mówi, nie od razu Rzym zbudowano. A to prawda? No i do wszystkiego trzeba dojść, widzowie. To jest taka puenta, taki, prawda, kurde, moment edukacyjny.
O, czym o to, to jest ten moment, co na mapie. To na mapie było widać. Przepłynęliśmy, to są łódki jeszcze jakieś na zapas. Dobra, zaraz będzie to rondo chyba tak, duże. Tak, teraz jest mówiłeś. Tutaj jest, patrz, na lewo, na prawo, a my musimy polecieć prosto. Stary, ej, w rzeczywistości ja myślałem, że to będzie dwa razy większe, jak to nie prawda, trzy no, to, ale to małe. To nie jest wcale takie duże. No i płyniemy tu i tam zaraz powinna być wioska, bo ona już chyba niedaleko była tego rozwidlenia. Tego, tak. To jest skrzyżowanie takie, bym bardziej powiedział, nie rondo, skrzyżowanie. Na pewno da się dopłynąć. Tak, no tu się wszędzie da dopłynąć, do tamtej drugiej wioski też na pewno się da dopłynąć. Jak będziemy później lecieć tam tymi elytrami, bo już nie chce mi się płynąć tyle czasu, bo to jest strasznie długie, no to będziemy mogli zobaczyć, jak właśnie tą rzeką da się i tak tam dopłynąć. No i do tej... I ogólnie ja myślałem nad tymi wioskami, co można było z nimi zrobić. I wpadłem na pomysł taki, że przecież te wioski są idealne do tego, żeby po prostu rozbudowywać je i w przyszłości może staną się jakimiś miastami konkurencyjnymi dla Palionowa, co sprawi, że też Palionowo będzie musiało, że tak powiem, stanąć na baczności, żeby nie odstawać. Czyli chcesz stworzyć konkurencję dla Palionowa. No, ale to jest konkurencja, która rozbuduje naszą wioskę, prawda, Palionowo. Nie no, tam ja jestem za! No, to jak? Konkurencja zawsze najlepiej mobilizuje. Dobra, czekaj, to nie powinno już być tu gdzieś? Czekaj, to jest, ja nie wiem, czy to nie jest już na górze gdzieś i my tego nie widzimy, ty. Mi się wydaje, że to może być już tutaj na prawo od nas, ale przypomnijmy. Czekaj, ja sprawdzę, może ja wyskoczę na areszcie, czekaj. No dobra, no to ja płynę tu jeszcze dalej, a ty zobacz, jak to tam ja wygląda. Ja sprawdzę, gdzie to jest. O, zablokował mnie. A nie, kalmar. Tu jest. Musisz wysiąść, no, a, jest na górce. Czyli jest blisko, ta? Czyli jak tutaj, ja tu płynę dalej, to już, że tak powiem, się oddalam. Nic to nie da, no. Dobra, no to Nie wpłyniesz na rozwalam tą łódkę i lecę na górę. Dobra, wchodzę po tej górze, jestem. I jak to wygląda? O, jest wioska elegancka. No i to jest ale ta wioska, nie da się dopłynąć, nie? Ale wiesz co, ale nie, no to właśnie to będzie trzeba zrobić porcik, który będzie dopływał do tego, albo w ogóle... Stary, mam pomysł! O kurde, to mi się teraz rozwali łeb. Robisz z tej wody, robisz taki wjazd pod ziemię, taki jakby taką jaskinię. I wjeżdżasz tam, a tutaj budujemy budynek, z którego się będzie wychodziło. Aha, jakby. Wiesz, wiem, no bo to jest akurat na górce, nie? Ta wioska. Tak. No i tu się wiesz, na przykład zrobimy wtedy, że na przykład z tego tutaj domku, tu jest drabinka i się wychodzi i jesteś w wiosce, nie? I kurczę, i trzeba tą wioskę rozbudować i tutaj robić transakcje i tu przede wszystkim zrobić miejsce, jakiś taki budynek do transakcji z ludźmi, właśnie którym będziemy sprzedawać to nasze TNT. Mhm. Tak, żeby to wszystko było pod... Nie, no to jest git, to wiesz, mi się podoba, tylko ja nie wiem, czy ta wioska nie jest za mała, stary. No bo to jest dopiero, wiesz, Town Hall 1, nie? A my musimy z tego zrobić Town Hall 20. 15. No, ale to są wszystkie skrzynki wyczyszczone. No to tak, bo tu już, to wiesz, to już na pewno bzyku to odwiedził, nie? Pierwszy dzień. Tu też? A tu chyba też skrzynka była. No jakby wyczyszczona. Jest wyczyszczona wioska, ale to nie ma znaczenia, wiesz, jakby niech sobie jest wyczyszczona. Zobaczmy jeszcze tą drugą wioskę, czekaj, przeleśmy tam. Ona była tam chyba. Ona była, czekaj, musimy polecieć, ja bym wzdłuż wioski, tej rzeki poleciał. To jest, tu są Jetowice. Tu my przylecieć. Patrz, jak tu jest w ogóle miejsce, że można by było to skrócić w ogóle całkowicie. Przekopać to wszystko. Nie wiem, czy ty poleciałeś. Kurde, ja nie wiem, gdzie ty poleciałeś. Ja jestem przy Jetowicach. No to ja też. A, widzę cię, no? No to tak. Tu widzisz, tu jest takie połączenie, takie, że można tak by było skrócić. Tu skrócić na prawo i wtedy mamy mniej do przelecenia, jakby. Przepłynięcia, jakby trzeba było. Widzę, lećmy tam, to jest tutaj, to jest ta odnoga właśnie, którą powinniśmy lecieć. Jak sobie lecimy tu. To tu jest skręt teraz w prawo, jak tak, dobra. I tu jest teraz taki wąski będzie przejazd, dobra, jest lawa, dobra, to też było na mapie. No to tutaj ta wioska myślę, że będzie lepsza do transakcji, nawet lepsza niż ale tamta. Ale ona się idealnie zaczyna, patrz to. Ona jest idealna, bo ona też jest w takim zaciszu jakby, nie? Ja byłem w tej wiosce kiedyś, o kurczę, ja pamiętam to. Ja tu się zatrzymałem w tym domku. Ja chyba w ogóle nie pamiętam tej wioski. Patrz, tu są nawet moje itemy jakieś, które zostały. Jaki typ, ty, ja tu nie byłem nigdy. To ja tu byłem, no to chyba pamiętam, nigdy. Pamiętam to. Kurde, ja nie kojarzę. Albo tu byłem? Nie, tu nie. No, ale to ta wioska będzie dobra, tylko gdzie tu są wieśniaki? Gdzie one poznikały? A nie, są na górze, tam może jeszcze... zginęły. Nie, tu na górze jest jeszcze wioska, bo ona się tu są jakby... Są w ogóle niewyklirowane itemy niektóre. Jakie itemy? No w sensie wiesz, że skrzynki, nie? Niewyczyszczone. A, że są jeszcze? Tak, no czyli mało osób wie o istnieniu tej wioski. Dobra, no czyli bardzo dobrze, ona jest też w takim mocnym zaciszu. Dobra, czekaj, tu jest jeszcze jakiś kowal. Czy kowal jest wyczyszczony? Kowal jest wyczyszczony. Kowal, ale to całkiem możliwe, że ja go wyczyściłem, bo ja tu pamiętam, że byłem, no. Ale to było dawno, jeny, to było... Wiesz, kiedy to było? To było... O jeny, ja nie wiem, stary, to było tak dawno, że już nie jestem w stanie powiedzieć nawet, co się wtedy działo, właśnie... że ja tutaj byłem. Co sprawiło, że co ja tutaj dotarłem? Co się musiało stać, że ty tutaj dotarłeś? Mi się wydaje, że to było jakoś przy Yetim? Coś takiego? Ojej, to z rok temu ponad. No, to jest mega długo. Więc jakby to już jest jakby znana mi wioska od dawna, ale nic tutaj się nie działo.
Ale trzeba to rozwinąć bardziej. Moim zdaniem ta jest lepsza. Ta jest lepsza chyba, jest taka bardziej tak. Sekretna, taka wiesz, mroczniejsza. I tu bardziej można pokombinować, nie? Przygarnąć się... O, patrz, chyba mam idealny domek taki pod nasz biznesik. No. Aha, taki tu. Tu no, i robimy go z tyłu, rozbudowujemy i budujemy się w ścianę po prostu. Aha, no, ona chyba jest dość spora. A tu jest w ogóle, patrz, jakiś... Pod wodą można przepłynąć. Jak pod wodą? Tu jest jakiś taki... Widzę. Tu. I mega fajne, bo można było tam na przykład zrobić, że trzeba przepłynąć i tam zaczyna się coś innego. Taki, wiesz, taki niespodziewany w ogóle przejście, nie? No, jest też dobre. Też by było tu fajne, w ogóle mogłaby... No. A nie, to zatoka nie, dobra, nie, zatoka gdzie indziej zrobimy. No to stary, to kurde, będzie elegancko. Nie no, prezentuje się to dobrze, wydaje mi się, że to tutaj zrobimy. Czyli ta wioska nadaje się na robienie biznesu. Teraz już jedyne, co nam pozostało, to ją troszkę rozbudować i sprawić, żeby znaleźć jakiegoś klienta, któremu będzie trzeba to sprzedać. No i wtedy, kurczę, tak powiem, ogień, jak to się mówi, nie? Najlepiej, żeby tutaj już od razu był klient, nie? Żeby no tak, żeby tu się z nim spotykać, wiesz, żeby on w ogóle nie przychodzi do Palionowa, nie? Żeby się nie narażał, żeby też inni nie zauważyli go, że jest jakiś, kurczę, klient tutaj, prawda, który kupuje. Tylko żeby właśnie był taki, wiesz, żeby nikt o nim nie wiedział, nie? Żeby to wszystko robić dalej w ciszy. To jest najważniejsze. Pieniądze, jak to się mówi, lubią ciszę. Lubią ciszę. Tak jest.